Zbyszek, co robić, gdy widzimy, że podczas zawodów nasi sąsiedzi... Zbyszek, co robić, gdy widzimy... Ty co, ja nie wiem, kurwa, czytać? Nie umiesz. Ja pierdolę. Śpieszysz się, spoko, powoli trzeba czytać. No może i tak. Zbyszek, co robić, gdy widzimy, że podczas zawodów nasi sąsiedzi łowią, a my nie łowimy? No, to jest dobre pytanie. Dobre. Bo zachowania są różne. Tak. Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej realizować swoją założoną taktykę, którą się opracowało i lepiej się tego trzymać na ogół. Takie nerwowe ruchy jakieś szybkie, takie nieprzemyślane, to nie przynoszą raczej rezultatów dobrych. Najczęściej się to źle kończy. Lepiej realizować swoje założenia, swoją taktykę, to co się zaplanowało z ewentualnymi drobnymi odstępstwami do zmian sytuacji na łowisku. Tak, bo ile razy jest tak, że gdzieś tam, przecież nasza taktyka nie musi odpalić po pół godzinie, gdzie nasi sąsiedzi naparzają ryby. Nie ma sensu w ogóle z tego wyciągać wniosków, bo zawody trwają 4 godziny, a dobra taktyka to odpala dopiero w późniejszym czasie. Najczęściej właśnie tak to wygląda, że zawodnicy, którzy w pierwszych minutach dużo łowią, szybko im się ryby kończą, a zawodnicy, którzy mają dobrze przygotowane łowisko, dobrą taktykę, dobrze przygotowane nęcenie, łowisko, zaczynają łowić wtedy, gdy ci bardzo szybcy zawodnicy kończą. Tak. I najczęściej to jest tak, że w długim czasie później łowią. Oczywiście zdarza się, jeśli ktoś z taktyką nie trafi w ogóle, to przez całe zawody nie łowi. Ale jeśli jest dobra taktyka, dobrze ponęcone łowisko, to raczej nie zdarza się nigdy, żeby od początku dużo szybko łowić. Ryby się powoli nakręcają. No i też nigdy nie wygramy już tak naprawdę z kimś, kto tą taktykę sobie dobrze przemyślał od początku do końca, a my nie mamy już możliwości się tak dopasować, żeby dorównać tym, co jest podane w łowisku naszego sąsiada. Trzeba się, ja na przykład, jeżeli przegrywam, to jestem z tym po prostu pogodzony. Tak. Jedynie próbować się ratować jakąś swoją tam wiedzą, doświadczeniem, drobnymi zmianami, gdyż diametralnie swojej taktyki już nie zmienimy. Mamy w kotłach, duża część już jest podana, co jest wrzucone już nie wyjmiemy i najczęściej trzeba bazować na tym, co się zaplanowało, z dopasowywaniem się do sytuacji na łowisku. Ja na przykład mogę taki konkretny przykład podać, jak na jednych z zawodów w Czechach miałem taką sytuację, że mój sąsiad brutalnie łowił certy, jazie, klenie w ogromnych ilościach, a ja na początku byłem aż sparaliżowany, że jak ja nic nie mogę złowić. I ostatecznie on wygrał z bardzo dużą przewagą sektor, ale ja się od niego odciąłem, nie próbowałem łowić tych cert, bo nie umiałem ich w tym dniu łowić, byłem nastawiony na krąpie, leszczyki, złowiłem dużo mniej, ale byłem konsekwentny w swojej taktyce i byłem drugi w sektorze. O, i właśnie to pokazuje taka sytuacja, że warto realizować swoje założenie, gdyż diametralnie już się nie zmieni wszystkiego, będąc na stanowisku. Nie ma możliwości zamiany zanęty, zmiany sprzętu. Wtedy przyczyna była prosta. Ja wziąłem litr Jokersa, kastery, czerwone robaki, a kolega miał 2,5 litra białych robaków, więc ja nie miałem szans podjąć dokładnie z nim walki. Nie masz w takiej sytuacji szans żadnej, żadnych szans walki. No i też chyba niedobre jest takie rozdrabnianie się swoją taktyką, tak, że zawodnik staje do zawodów i jest tak, tu jestem przygotowany na ukleję, tu na tyczkę i jeszcze mam przyległościówki. To nigdy się dobrze nie dobrze kończy. Dobrze się nie kończy. Trzeba się nastawić na jedną metodę, która prawdopodobnie da dobry efekt, dobry wynik i ewentualnie jedna rezerwowa, zapasowa, którą się można poratować. A więcej... To jest komplikacja i człowiek się gubi. Nigdy to nie jest. Zobacz, dobre. Jak wiele razy wygrywa się sektory, czy zajmuje super miejsca, tak naprawdę przeciętną taktyką, ale po prostu konsekwencją, prawda? Dokładnością, konsekwencją, precyzją. Tym się robi. Mnóstwo razy wygrywałem z taką przeciętną taktyką. Dokładnie. Klasyczna, żadnych fajerwerków. Tak, ale popłynąłem też mając dobrą taktykę, tak? Bo przekombinowałem w trakcie. Gdzieś tam napatrzyłem się albo gdzieś tam z zewnątrz ktoś mi podpowiedział, olej to, rób tamto. To nigdy dobrze nie działa. Dokładnie. Trzeba być konsekwentnym. Tak. Realizować to, co się założyło, to, co się przygotowało, swoje nastawienie. Z korektą na sytuację na zawodach. Niewielką. Tak.
Jeszcze są takie skrajne sytuacje, jak mówi się w drużynie, że no jak coś nie odpaliło, no to się już chwytamy czegokolwiek, żeby jakieś tam punkty uratować. No ale tutaj jakby nie... Przy zawodach drużynowych to każdy punkt jest na wagę złota i tu o każdą rybę się walczy. Ale jeśli rozmawiamy o zawodach indywidualnych, trzeba robić po prostu swoje. Dokładnie, dokładnie. No dobra, kolejne pytanie. Na jakim sprzęcie można oszczędzać, a na jakim nie warto? No, to takie niełatwe pytanie wbrew pozorom, bo... No ja też tak nie wiem, na czym oszczędzać. Jeśli ktoś dysponuje ograniczonymi środkami, można kupić i tańszą tyczkę, można bazować na jednej metodzie, nie... A jeszcze odnośnie tyczki, to ja tam przerobiłem tyczki wszystkich klas i ogólnie uważam, że ostatecznie to przyzwyczajenie decyduje, nie? Możesz mieć tyczkę najwyższej klasy i będziesz ją łowił na takim samym poziomie, jak tyczką trzy klasy niższą. To jest kwestia tylko tych kilku godzin przyzwyczajenia. Nawyku. Bo szczerze mówiąc, ja też nie jestem jakimś wielkim wielbicielem sprzętu, jakimś nowością, jakimś technicznym, kosmicznym. Po prostu dla mnie to jest sprzęt, to jest tylko narzędzie, które ma mi służyć. Nie jestem pasjonatem jakiegoś wielkiego ładunku w samochodzie, żeby i na stanowisku, żeby mieć mnóstwo sprzętu, wszystko co jest dostępne. Staram się raczej ograniczać do tego, co jest mi niezbędne. No, w tą stronę idę. No dobra, ale no to powiedzmy, że oszczędzać można prawie na wszystkim, a czy są takie rzeczy, na których byś nie oszczędzał? Ja taką mam jedną. Ja myślę, że nie można oszczędzać na przykład niektórzy wydają kupę kasy na dojazd na zawody, na wpisowe, a chcą zaoszczędzić na robakach, tak? No to jest no, nie tędy droga. Więc właśnie. To co ląduje w wodzie to jest podstawa i tego się nie da ominąć. Jeśli chce się jakieś satysfakcjonujące wyniki, jakieś radość z tego czerpać, nie da się ominąć tego co się wrzuca do wody. To jest super, niezmienialne. To musi być najlepszej klasy i na tym nie wolno oszczędzić. Tak, można kupić sobie i wędkę dużo tańszą i równie dobre wyniki robić. Tak. Można prostu pominąć pewne jakieś pomocne, jakieś drobiazgi, jakieś uchwyty, jakieś podpórki, jakieś gadżety, ale to co do wody leci, to nie da się tego ominąć. Ja z doświadczenia wiem, że te wszystkie pomocne gadżety, to ty mnie tego kiedyś nauczyłeś. Pamiętasz, jak pojechałem z tobą na pierwsze zawody i ty się zwinąłeś w 10 minut czy w 5, a ja się zwijałem godzinę i to było dla mnie bardzo upokarzające. Miałem wielką nauczkę wtedy. Na następnych zawodach miałem już taką jedną malutką boczną tackę i wygrałem te zawody. Tak, często właśnie nadmiar sprzętu zawodnikom przeszkadza. Jest to zupełnie niepotrzebne. Bierzmy na zawody tylko to, co nam jest koniecznie potrzebne. Ale też zupełnie obiektywnie trzeba powiedzieć, że ci najbardziej doświadczeni zawodnicy, oni się odnajdują w tym całym swoim sprzęcie i znaczy nie wszyscy, bo niektórzy lubią, niektórzy ty nie lubisz, ale niektórzy lubią mieć dużo sprzętu i się świetnie w tym odnajdują. Tak, są po prostu psychicznie mocniejsi, lepiej się czują, gdy tego sprzętu jest dużo i czują taki komfort psychiczny, że mają wszystko, co potrzeba na wszystkie sytuacje, które się mogą zdarzyć. Dużo jest takich osób. Tak. Bardzo dobrze sobie z tym radzą. Tak, i to jest tak naprawdę kwestia indywidualna, ale problem pojawia się w innym momencie, wtedy, kiedy ktoś jest niedoświadczony, nieobyty z tym sprzętem, a chce mieć tyle sprzętu, co jego idol, bo jego idol ma mnóstwo i on też chce. To zawsze jest złe. Jeśli się czuje wewnętrznie, że coś nie jest konieczne, lepiej na początku rezygnować na spokojnie. Czas pokaże, co jest naprawdę potrzebne zawodnikowi. Ja na przykład należę do tych osób, które mają bardzo umiarkowaną ilość sprzętu, a jeżeli chodzi o jakieś topy, odległościówki, to nigdy nie mam czegoś takiego jak jakiś wariant asekuracyjny rezerwowy. Ja tylko mam to i muszę tym łowić, bo uważam, że jeżeli ja mam trzy topy i ja trzy topy splączę albo trzy nie będą dobre, to i tak już tych zawodów ani nie wygram, ani nie będę miał dobrego wyniku, tak? To już wtedy nic się nie układa, są takie dni, że nic nie idzie i wtedy ten nadmiar sprzętu też nie uratuje. A po co mi 10 topów, jak 80% zawodów przeławia się jednym zestawem, prawda? Jednym, dwoma. Dwoma, dokładnie. Tak, czyli rzadko więcej. No są sytuacje takie, gdzie się zmieniają warunki, na rzekach najczęściej, gdzie woda rośnie albo spada gwałtownie,
albo wskakują inne ryby, z początku się klenie łowi, później leszcze innymi zestawami. I w tych sytuacjach jest tych kilka topów potrzebnych. Ale w większości sytuacji 3-4 to jest optymalne. Ja cztery raz w roku rozkładam. No dobra, ale to odbiegliśmy od tematu. No to na czym, kurczę, można, na czym nie należy prócz przynęt jeszcze oszczędzać? Ja nie mam. Tak. Reszta po prostu powinna być dobrej jakości. Przynęty, zanęty, gliny muszą być najlepszej klasy, które nam najlepiej służą. Tak. I od jakości przynęt, od ilości, to się nie ucieknie, bo nie da się po prostu ominąć, bo się nie nawiąże walki. To jest baza, której nie wolno ruszać, nie wolno oszczędzić. No to przyjmijmy, że na całej reszcie to powinniśmy, jeżeli chodzi o całą resztę sprzętu, o sprzętu tego asortymentu, to należy jakby nie tyle oszczędzać, co kupować to, na co nas stać, tak? Tak, bo ma to być jakości przyzwoitej i na tyle, na ile nas stać. Tak, znaczy jeżeli chodzi o tyczkę, to żeby nie schodzić poniżej pewnego poziomu, bo jeżeli kupimy sobie naprawdę, ja zawsze młodym ludziom mówię, że lepiej nie kupić sobie tej tyczki, zacząć rok, dwa lata później, ale już z taką, którą da się łowić, a nie taką, która tylko nam siły i przyjemność łowienia odbiera. Są takie tyczki, które no niestety nie są komfortowe i to będzie udręką łowienie tą wędką zamiast sprawić przyjemność, bo tak. Start w zawodach ma przynosić nam radość, satysfakcję, a nie być problemem, jakimś źródłem stresu. Czyli jeżeli chcemy łowić na tym dobrym poziomie, w miarę komfortowo, to chociaż z tej średniej półki sprzęt powinniśmy kupować. Tak, średnia i to już wystarczy w zasadzie każdemu. A ta najwyższa półka jest, w ogóle uważam, że jest mnóstwo, znam dobrych zawodników, którzy mają sprzęt ze średniej półki, zresztą tak jak ty, to jest średnia półka. To jest średnia półka. Nie masz nic z najwyższej półki i to spokojnie wystarczy. Ten sprzęt, który jest bardzo drogi, najwyższej klasy, różni się niuansami, jest to odrobinę tylko lepszy, a kosztuje no znowu dużo, dużo więcej. No i trzeba sobie samemu odpowiedzieć, co dla kogo jest potrzebne. Przepraszam, koszmarz najwyższej klasy, ale to też ze względu na zdrowie, tak? To jest ważne już ze względu na kręgosłup, tak? Lata łowienia tyczkami niestety dają się we znaki i to jest nie do ominięcia. Tym bardziej, że się zaczynało od kompozytu, tak? Które wędki ważyły po 1,5 kg, prawda? Dokładnie. No dobra, to myślę, że tutaj wyczerpaliśmy temat. Teraz przejdziemy do takiego pytania, które się cieszy ogromnym zainteresowaniem i wokół którego tworzy się taka magiczna aura. Więc tak, dlaczego nie używacie atraktorów, aromatów i innych zapachów do zanęt? Podobnie jak dodatków typu kokobe, rzepiceń i inne. Na zawodach, w których biorę udział, zawodnicy wręcz prześcigają się w dodatkach, a u Was zanęta lub dwie plus glina, ziemia, bentonit, sweet magic i to wszystko. No. Pytanie może takie trochę trudne, ale jednocześnie nie jest to skomplikowane, te przyczyny takiego stanu rzeczy, że tak się dzieje. Z tego względu, że my używamy rzadko, gdyż te wody się zmieniają. No, każde zawody są rozgrywane na innej wodzie. Jeździmy ze wschodu na północ, później następne zawody na zachodzie. Łowimy raz takie ryby, raz takie, na różnych łowiskach. I po prostu tego jest tyle, że nie jesteśmy w stanie znaleźć optymalnego. Nie da się w tym gąszczu tego wszystkiego utrafić. Z czegoś trzeba zrezygnować, prawda? Tak. I dlatego ograniczamy się do minimum. W takich zawodach. Są to też zawody 4-dniowe, łowimy tam po 4 dni, niektórzy po 5 dni i ryba jest po prostu ostrożna i nieraz pierwszy dzień dobrze reaguje, drugi dzień dobrze, a na trzeci już ją to trochę zniechęca. Różne sytuacje są. A w takich sytuacjach, gdzie są zawody jednodniowe, dwudniowe, gdzie tej presji, tego nęcenia takiego obfitego nie ma, albo te wody są powtarzalne, jeśli ktoś na danej wodzie, na jednej, dwóch łowi często, można znaleźć ten optymalny atraktor, to optymalne zestawienie składników. To, co jest najskuteczniejsze, najlepsze i w danym sezonie stosować. I to często pomaga, ale w takiej sytuacji jak ja jestem, gdzie każde zawody są rozgrywane na innej wodzie, inne warunki, no nie przystaje jedno do drugiego, bardzo trudno ten optymalny taki atraktor, te zestawienie zanęty, bardzo trudno znaleźć. I na ogół bazujemy na szablonie, na standardzie,
w tym celu, żeby to, o którym już mówiliśmy wcześniej, że im prostsze wszystko jest, tym mniej błędów można popełnić. Tak, czyli z czegoś rezygnujemy, między innymi z szukania jakiejś konkretnej receptury zanętowej. Świadomie nie próbujemy łowić, wstrzelić się na 100%, żeby nie pogubić się w tym wszystkim. Dokładnie. Ograniczamy możliwość popełniania błędów. Wiemy, że brakuje do optymalnych sposobów nęcenia nam nieco. Widzimy, że ale... ktoś ma lepszy system. Tak, ale godzimy się z tym z góry, z tego względu, że nie da się wszystkiego wytrenować. Tak, a ci, którzy właśnie przez 3 dni treningów czy 2 skupiają się na zanęciu, nigdy dobrze nie kończą, bo nie wytrenują tych innych ważnych rzeczy. To codzienne nęcenie takie bogate, gdzie jest najlepszej jakości robak, najlepszej jakości zanęta trafia do wody, sprawia to, że ryba staje się bardzo wybredna i ostrożna. I po pewnym czasie już to, co w pierwszy dzień łowienia, na pierwszym treningu działało bardzo dobrze, na drugim też jeszcze nieźle, się okazuje nagle, że na trzeci dzień nic nie daje, albo czasami wręcz trochę przeszkadza. No, ale to, tak to wygląda. Ale to tak jak mi kiedyś tłumaczyłeś, to jest tak jak z ludźmi, tak? Wpadamy głodni do McDonalda, tu w pierwszej chwili mamy ochotę połknąć te 3 hamburgery, ale jak już zjemy te 3, to już tego samego dnia może jeszcze byśmy jednego zjedli, a następnego dnia to zdrowy człowiek już nie ma ochoty. Już nie ma ochoty, najchętniej by zupełnie coś odmiennego. No i tak chyba samo jest z rybami. Z rybami jest bardzo podobnie. Tak się zachowują właśnie, tak to wygląda. Czyli podsumowując jakby temat optymalnej zanęty i atraktorów, to gdybyśmy startowali w kółko na 3-4 łowiskach w skali roku. I gdyby to były zawody takie jedno, dwudniowe łowienie, gdzie nie ma nawału tego nęcenia, te atraktory, te dopasowanie mieszanki mogłoby znacznie pomóc w uzyskaniu dobrego wyniku. Tak. Natomiast w naszych warunkach jest to inna sytuacja, jest inne w ogóle zachowanie ryb. Musimy inaczej po prostu. Tak. Dlatego na naszych relacjach nie ma wzmianki o atraktorach. Nie skupiamy się na tym. Jest to dla nas po prostu sprawa mniej istotna. No właśnie, ale powiedz, że kiedyś używałeś dużo atraktorów, zanęt kombinowałeś, też to lubiłeś, to chyba każdy to lubił. W czasach, właśnie wtedy, gdy były te początki Grand Prix, gdzie nie było to rozbudowane i startowałem w zawodach okręgowych, kołowych, to bardzo dopasowanie zanęty dawało mi pewną przewagę wtedy. No mając do dyspozycji takie dobrej jakości zanęty, to miałem przewagę już na starcie. No więc właśnie. A teraz nie ma. Zanęta nie daje żadnej przewagi. W zawodach tylko w super ręce, tak? Tak, dobrej w zawodach ręce. Takich czterodniowych, gdzie jest ogromna presja, dużo zanęty, dużo robaków wpada. To nie daje to nic, nie widać to. Nawet jak są jednodniowe zawody, ale poziom jest bardzo wysoki, to tam każdy daje dobry towar i też tym zapachem już tam trudno zawalczyć. Zrobić karierę. Czy na wysokim poziomie to jest trudne, tak. Dokładnie. Niewiele to daje, albo nic, albo tak. No, nie widać jakiejś przewagi w tym. Dokładnie. Tutaj mam, Zbyszek, jeszcze takie pytanie dla Ciebie, które sam często dostaję gdzieś tam na Facebooku czy na maila. I muszę na nie odpowiadać, to może Ty udzielisz odpowiedzi, pewnie będzie taka sama jak moja. Nie wiem. Więc tak, jaka tyczka na początek? I drugie pytanie, jakby do tego pytania, nowa czy używana? Jaka tyczka? No tyczka... Jaką, tutaj w ogóle, bo to było kilka takich pytań, jaką tyczkę Ty polecasz na początek? Czyli najpierw jaką polecasz, a potem czy nową, czy używaną? Jeśli bym miał konkretnie odpowiedzieć, jakiś jeden model, będzie najlepiej, to bo to ludzie oczekują konkretnej odpowiedzi. Jeśli tylko byłoby mnie stać, łowiłbym wędką Mivardi z serii 7000. To jest tyczka, która pozwala komfortowo łowić, jest serwis do tego, jest po prostu która spełnia wszystkie wymogi i oczekiwania. Ona nie zresztą ma... do dzisiaj się nią posługuje. Ona nie ma nic sobie bajecznego, ale też nie ma nic, co by odbierało nam szansę. Nie ma żadnych słabych punktów. To jest wędka, która nie ma słabych punktów, a nie kosztuje jakoś kosmosu, wielkich pieniędzy. Tak. To jest wędka, którą można spokojnie osiągać sukcesy wszędzie dosłownie. Dokładnie. I też tak zazwyczaj odpowiadam, że to jest jedyna wędka, którą znam, którą przełowiłem i samo to, że Ty nią łowisz już tyle czasu, tak? Tyle lat, przecież to już jest... To niedługo będzie 10 lat, jak Ty łowisz tymi wędkami. Tak, tym modelem łowię już około 10 lat. Około 10 lat łowisz tymi wędkami. I w niczym Ci to... Nie przeszkadza, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych tyczkach, gdzie łowiłem porównywalną wędką już
około 20 lat temu bodajże. Tak, tak. Tak, i to niewiele się różniły te wędki sprzed 20 lat. Dokładnie. I gdyby mnie nie było na tą wędkę nową stać, to oczywiście wolałbym kupić tą wędkę używaną, trochę tańszą, z pewnego źródła, to ważne. Gdyż jest to wędka, która nie ma słabych punktów, jest do tego serwis, są części, nie jest to kłopotliwy model i wolałbym po prostu kupić ten model, no po prostu używany, tak, tańszy. Tak. Ale jeżeli tak, ty może tak nie masz do czynienia na co dzień z używanym sprzętem, ale ja widzę gdzieś tam u kolegów, to można tyczkę naprawdę zajechać i trzeba też wiedzieć, trzeba... No, kupywać z pewnego źródła, tak jak powiedziałeś, musi być sprawdzona, bo tyczka, która jest wytarta, ona naprawdę mocno traci, tak? Tak, która jest zniszczona, nieraz zapiaszczana jest porysowana, jest to później już wędka, która nie posłuży długo, tak. I nieraz nie warto inwestować, kupić troszkę taniej, a później kupować części nowe, które no nie kosztują mało. Tak. Poza tym przy takich tyczkach właśnie jak ta Mivardi, to ta cena na rynku wtórnym, a nową, to nie jest aż tak duża różnica jak przy tych bardzo wysokich modelach, bardzo, prawda? Tak, to jest bardzo wysokie modele tracą na wartości, a te takie, które mają no dobrą renomę, które takie są dobrymi wędkami, no trzymają swoją cenę. No, ludzie tak wiedzą, co mają, czym łowią po prostu. Dokładnie. No Zbyszek, i teraz takie ostatnie pytanie, na które odpowiedź mnie osobiście interesuje. Dlaczego wybrał Pan Kacpra na swojego ucznia? Ale pytanie... No, znaczy... Nie wiem, czy to dobrze postawione jest pytanie, z tego względu, że to chyba raczej Kacper mnie wybrał. Po prostu... To zbieg wielu okoliczności. Okoliczności. Tak się życie ułożyło, że jakiś tam kontakt się nawiązał. I jeśli to ktoś, akurat Kacper, tak sympatycznie podszedł do tej znajomości, delikatnie, a ja jestem takim na co dzień dość otwartym raczej człowiekiem, choć no zdystansowanym oczywiście, to nie było problemu jakoś nawiązać relacje i po prostu odpowiadać, wymieniać się uwagami, współpracować w późniejszym okresie, to nie było problemem. Dokładnie. No dobra, to chyba takie wszystkie pytania najważniejsze, które tutaj wybrałem. Bardzo Ci dziękuję w imieniu wszystkich, którzy nas będą oglądali. Dzięki. Dziękuję.